Dzień dobry. Witam Państwa na webinarium SPC w statystyce, jak uzyskać stabilny proces. Będziemy już powoli zaczynać. Plan naszego webinarium wygląda następująco. Najpierw króciutko opowiemy sobie o SPC, jego głównych ideach, zastosowaniach. Następnie zrobimy dwa takie przykłady tworzenia kart kontrolnych, analizy zdolności procesu. Jedno w środowisku interakcyjnym, drugie w środowisku przestrzeni roboczej, które nadaje się bardziej do takiej automatyzacji pracy, do dokumentowania jej automatycznej i tego typu zastosowań. Na koniec będzie krótka sesja pytań i odpowiedzi. Tak jak już koleżanka Państwu napisała w czacie, pytania można zadawać właśnie przez czat i my na nich, na te, które będą odpowiednio pasowały, że tak powiem, do tego odpowiemy albo przez czat, albo właśnie interakcyjnie dla wszystkich. No, myślę, że możemy już zaczynać. Tematem naszego spotkania jest Statistical Process Control, czyli statystyczne sterowanie jakością procesów. I tutaj naszym celem jest uzyskanie stabilnego, dobrego procesu. W szczególności chodzi nam o wykrywanie rozregulowań procesu, można innymi słowy powiedzieć zmian w tym procesie. A druga rzecz to jest uzyskanie liczbowej oceny zdolności procesu do spełnienia wymogów jakościowych. Główna idea SPC to jest rozróżnienie dwóch rodzajów zmienności. Takiej zmienności, która jest zmiennością naturalną, w pewnym sensie wbudowaną w proces, i takiej zmienności, która pochodzi od przyczyn specjalnych. Taką przyczyną specjalną może być na przykład zużycie maszyny, może być zmiana surowca, może być błąd operatora. Można powiedzieć, że jest to takie typowe zastosowanie statystyki, czyli odróżnienie pewnego szumu od sygnału. I teraz, jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować te przyczyny specjalne, to możemy je potencjalnie także wyeliminować. No i ta eliminacja przyczyn specjalnych to jest, można powiedzieć, takie praktyczny nasz cel, jeżeli prowadzimy jakiś proces. Chcemy usunąć po prostu, nazwijmy tak, w ogólności wszelkie błędy, wszelkie zakłócenia, które w procesie występują. Narzędzia statystyczne, jakimi się tutaj posługujemy, to są karty kontrolne Schwarta oraz wskaźniki zdolności procesu, czyli wskaźniki CP i CPK, to są najczęściej używane. Jest oczywiście także więcej takich wskaźników, trochę może mniej popularnych, bardziej do specjalistycznych zastosowań. Kolejna metoda, którą czasem się zalicza do SPC, czasem nie, to jest planowanie doświadczeń, czyli po angielsku design of experiments. No tutaj chodzi o przeprowadzenie takiego doświadczenia, zaplanowanie i przeprowadzenie takiego doświadczenia, które pozwala nam udoskonalić nasz proces. I można powiedzieć, że jest to taki albo następny krok po SPC, albo też krok je poprzedzający. To może różnie wyglądać. Jakie są zastosowania Statistical Process Control? No to jest rzecz, która jest wymagana w bardzo wielu dziedzinach przemysłu i usług, między innymi w przemyśle samochodowym czy w przemyśle farmaceutycznym. Te wymagania mają tendencję do rozszerzania się, tak, czyli coraz więcej gałęzi przemysłu jest z nimi obejmowane. Także wiele strategii zarządzania procesami nie tylko przemysłowymi, ale również usługowymi wymaga SPC. Na przykład strategia Six Sigma czy Lean Sigma. To jest co najmniej jedno z narzędzi tych strategii. Ogólnie można powiedzieć, że jeżeli chcemy poprawić jakość naszych procesów, żeby one były bardziej stabilne, bardziej przewidywalne, bardziej sterowalne, no czyli krótko mówiąc lepsze, no to jest to jedno z narzędzi, które jest wart do rozważenia, które może nam bardzo pomóc. Ponadto jest to także takie ogólne narzędzie do monitorowania i wykrywania zmian. Czyli w szczególności na przykład możemy tego użyć także do nadzorowania działania pewnego modelu statystycznego czy modelu uczenia maszynowego, do wykrywania jakichś anomalii czy w predictive maintenance do obsługi predykcyjnej. To oczywiście jest dosyć szerokie zastosowanie, szeroka tematyka. Jeżeli chcielibyście Państwo więcej informacji, to są też takie nagrania webinariów, które są poświęcone bardziej szczegółowo konkretnym technikom. W czytelni naszej także jest wiele informacji na temat SPC, stosowania kart kontrolnych, tego jak one nam mogą pomóc bardziej szczegółowo, no i także zapraszam na nasze kursy. Można sobie zadać pytanie, dlaczego karty kontrolne są skuteczne i dlaczego są popularne.
No, odpowiedź na to jest taka, że jest to metoda, która jest z jednej strony prosta, stosunkowo łatwa w interpretacji, a z drugiej strony skuteczna. I to jest metoda, która pozwala nam sprawdzić, czy nasz proces jest uregulowany, czyli stabilny, nic się w nim nie zmienia. Pozwala nam wykrywać te zmiany i trendy. To, co uzyskujemy, to jest wynik w postaci wykresu, który no, w zasadzie każdy może zinterpretować, dlatego że jeżeli coś zaczyna się niedobrego dziać, to dostajemy sygnał w postaci punktu poza liniami kontrolnymi, który się pali na czerwono. No i wtedy widać, że coś niedobrego się dzieje. Czyli jest taka możliwość generowania bardzo przejrzystych alarmów, a z drugiej strony, jeżeli ktoś korzysta z kart kontrolnych do nadzorowania procesu, to po pewnym czasie jest się w stanie ich też nauczyć i zauważa pewne rzeczy, które może nie są formalne, ale można zauważyć, że coś niedobrego zaczyna się w procesie dziać, nawet jak nie ma takiego formalnego sygnału z alarmu. Jakie mamy rodzaje kart kontrolnych? Więc takie podstawowe karty kontrolne w przypadku oceny liczbowej, czyli wtedy, kiedy nadzorujemy właściwość liczbową, taką jak średnica, masa, kropowatość, pH, to jest karta, na której wykreślamy pojedyncze pomiary i ruchomy rozstęp. To jest chyba obecnie najpopularniejsza karta ze względu na dostępność automatycznych pomiarów, możliwość mierzenia praktycznie wszystkiego. Wtedy możemy bardzo dokładnie dane zbierać. Historycznie najczęściej była używana karta X średniej R. Ona polegała na tym, że z procesu pobieraliśmy pewną próbkę co jakiś czas, na przykład 3 albo 5 elementów. Dla niej liczyliśmy sobie średnią, rozstęp i potem tworzyliśmy kartę kontrolną. Mamy też taką sytuację, że nasza ocena jest oceną alternatywną i to jest wtedy, kiedy zliczamy wady, które mają albo jednostki produktu, albo jakaś, powiedzmy, porównywalna zbiorowość tych jednostek. To może być na przykład liczba wad w panelu LCD, może to być liczba wad na metr bieżący jakiegoś przewodu i tak dalej. Możemy także zliczać liczbę wadliwych jednostek po prostu, prawda? W takiej sytuacji mówimy po prostu, że jednostka jest dobra albo zła, a nie zliczamy poszczególne wady, które na niej występują. Mamy też karty, które są bardziej zaawansowane, bardziej, powiedzmy, analityczne, rzadziej używane, ale też mające bardziej większe możliwości w pewnych specjalnych zastosowaniach. Tutaj w szczególności mamy specjalistyczne karty do wykrywania małych, ale trwałych zmian i dryfu procesu. Jeżeli nasz proces ma taką cechę, że zdarza mu się, że po prostu pojawia się w nim pewien dryf albo pewne przesunięcie, ale on jest bardzo mały, my chcemy bardzo wcześnie dostać sygnał, no to odpowiednie karty to jest karta sum skumulowanych, która się w skrócie nazywa QSUM, ewentualnie karta EWMA. Współcześnie dosyć często jest tak, że zbieramy dane o procesie w dużych ilościach. Mamy wiele parametrów, które są ważne. Jeżeli te parametry są powiązane ze sobą, to w takim wypadku rozsądne jest stosowanie kart wielowymiarowych, czyli takich, które wiele parametrów jednocześnie uwzględniają. I tutaj najczęściej używana jest karta T-kwadrat Hotellinga. A w przypadku takim, gdy tych parametrów jest naprawdę bardzo dużo, czyli jest ich setki, czy nawet tysiące, to jest takie specjalne podejście, które się nazywa Multi-Way, Multivariate SPC, MSPC. I ono jest w szczególności używane w przypadku procesów wsadowych. Oprócz takiej zwykłej karty kontrolnej, czyli takiego sygnału, gdzie mamy po prostu próbkę poza liniami kontrolnymi, wprowadzono też takie dodatkowe testy, które mają wiele nazw, ale sprowadzają się one wszystkie do tego samego, czasem do jakichś takich kwestii ustawień. Po angielsku najczęściej funkcjonująca nazwa to jest runs test. Po polsku się to tłumaczy jako testy konfiguracji, czasem testy wzorca przebiegu. Funkcjonują też nazwy testy Nelsona albo reguły Western Electric. I to są dodatkowe testy oprócz punktów poza granicami kontrolnymi. I chodzi o to, żeby wykryć pewne nielosowe układy punktów, które mogą nam wskazać wystąpienie trendu, czyli na przykład, że nam ta wartość, którą monitorujemy, stale rośnie, albo dobrze.
To, co możemy też wykryć przy pomocy testów wzorca przebiegu czy konfiguracji, to jest to, że nasz proces ma wiele różnych źródeł. Różnych w tym sensie, że dają nam produkty o różnych właściwościach, tak można powiedzieć. Również przesunięcie procesu, no i też takie rzeczy jak manipulowanie pomiarami, czyli na przykład jak operator chce uniknąć wartości, które jemu się wydają zbyt odległe od specyfikacji, no to testy konfiguracji są w stanie nam to wykryć. Dobrze, to zobaczmy sobie teraz, jak to może wyglądać na przykładzie. Zrobimy sobie kartę pojedynczych pomiarów w takim środowisku interakcyjnym i przejdziemy taką ścieżkę, która czasami jest zalecana, że zrobimy sobie najpierw tryb projektowy, czyli powiedzmy uruchomiliśmy nasz proces, on od strony takiej powiedzmy praktycznej jest już ustawiony. Teraz chcemy zobaczyć, czy on jest uregulowany statystycznie. Na podstawie tych danych, które zbierzemy, określimy sobie parametry tego procesu, które potem mają być już, że tak powiem, trzymane, prawda? I potem sprawdzimy, czy rzeczywiście są trzymane, czy są rzeczywiście spełnione, czy zrobimy sobie zastosowanie karty w trybie, tak zwanym trybie produkcyjnym. Oprócz takiej zwykłej karty zrobimy sobie też testy konfiguracji i zobaczymy, jak działa karta KSUM, czyli karta sum skumulowanych. No to teraz przechodzimy do programu Statistika. Ja tu już mam otwarty zbiór danych. To są te nasze dane, że tak powiem, do trybu projektowego. No i tworzymy sobie kartę kontrolną. Karty kontrolne są tu w menu Statystyka. Wybieramy karty kontrolne. Uruchamiamy moduł. Interesująca nas karta to jest karta pojedynczych pomiarów i ruchomego rozstępu, ale utworzymy wykres, który prezentuje takie jakby ogólne podsumowanie całego procesu, czyli będziemy mieli taki kompletny raport, który w zasadzie wystarcza, żeby, nie wiem, pokazać, że proces jest uregulowany. I to jest tak zwane sześć wykresów. Po angielsku Six Graph, to jest zostało wprowadzone wraz z metodyką Six Sigma. Czyli wybieramy sobie tutaj te sześć wykresów dla kart pojedynczych pomiarów ruchomego rozstępu.